Polskie TV, Małgorzata Kareńska. Rozmawiam z olimpijką z Londynu, Matyldą Szlęzak. Pani Matyldo, jak się biegało? Super. Bardzo dobrze się biegało, bardzo fajna pora biegu i super atmosfera. A jak w porównaniu z Londynem? W porównaniu z Londynem to zupełnie inna bajka. W Londynie na igrzyskach to zupełnie inny bieg. To był bieg 3000 metrów z przeszkodami, który odbywał się na stadionie lekkoatletycznym. Tu jednak troszkę inna cała otoczka tego wszystkiego, bo jest to bieg uliczny, więc nie ma co porównywać do takiej imprezy aż. Natomiast no, bardzo fajny bieg na jedną milę, 1609 metrów. Powiedzmy widzom, że pani zwyciężyła. Tak, zwyciężyłam, aczkolwiek to były dopiero eliminacje. Chociaż wszystkie te dziewczyny zakwalifikowały się do finału, ponieważ okazało się, że jest tylko jedna seria, więc jeszcze raz się spotkamy za 2 godziny w tym biegu już finałowym. Po raz pierwszy pani w Krynicy, po raz pierwszy na tym festiwalu biegowym? Tak, po raz pierwszy startuję w Krynicy. Jeszcze mam w planie wystartować jutro tutaj na 10 kilometrów i tak bardziej może jutro, a dzisiaj jako takie przetarcie. Rozgrzewka, tak? Tak. Dziękujemy. Dziękuję i bardzo. Życzymy powodzenia. Dziękuję.